Hej, hej, witam Was serdecznie na moim kanale w nowej grze Mysteria Occult Shadows. Jakiś czas temu kupiłam tą grę, dokładnie chyba po świętach, bo była akurat promocja na Steamie. I kupiłam tą grę za 20 chyba coś złotych, niecałe 30, bo była chyba minus 20%, a ona kosztuje niecałe 50 zł. I dopiero dzisiaj mi się udało ją odpalić, więc zaczynamy. Ustawiam chyba dobrze głośność. I jest, I am sure. Aha, czyli możemy sobie wybrać difficulty. Obrazki są ładne, powiem wam. Nie chcemy very harda, harda też nie. Najlepiej bym poszła Dreamy Wonderland, easy. Ale weźmy normala. エネルギーというものがあるなスタイリクに現れてから100年が経った動物から進化してきた To nie jest nowa gra, ale nie jest też stara, więc grafika powinna być dosyć przyjemna. Ustawiłam na maksa, więc zobaczymy. ミスティーにとって致命的な存在だった。とにかく体は急速に腐り始め、侵食され続ければ最終的には意識と理性をなくす。ミスティーたちは神様を信じ、その存在も信じている。シェラミスティーというのは 神様のような力を持っているミスティーだ。彼らは世界の秩序を維持し、ミスティーたちに崇拝されていた。しかし、ダークエネルギーが爆発した後、多くのシェラミスティーは汚染された生き物やダークエネルギーと戦うことができなかった。ほとんどのミスティーが生きる場所を放棄して姿を消したが、わずかなミスティーが 果敢にダークエネルギーの猛威に抵抗していた。お、 teraz to wygląda bardzo ładnie. To jest chyba nasza postać. Nie wiem, czy główna, czy jest ileś. Okej. Okay. O, to było głośno. Już, ja jeszcze nie wiem, jak się bije. Po chamsku. Trochę kamera mi za szybko tutaj działa. Okej. F mogę robić stuna. Okej. Wow, sztucznie poleciałeś, chłopie. Ale ta postać ogólnie wygląda ładnie. Dobra, możemy... Nie wiem, jak to działa. Rozpierdol.
Jak ja to mam podnieść? Okej, już wiem. やっと現れたわね。私がここに来ることを知っていたんでしょう。この秘境からそれほど遠くはなかったからね。私が迎えに来ても不思議はないでしょう。あなたの行動は大陸を壊滅させ、恐怖と絶望をもたらすために数百万の罪のないミスティたちがダークエネルギーに殺された。 私がここに来る理由は分かっているはず。あら、全部私のせいにするの？それとも直接私を殺してあなたの願いを達成させる？貴様、よく考えてみて。あなたが言った罪のないとは一体どういう意味かし。本当に一人のミスティの力だけで この大陸のすべてのダークエネルギーを支配できると思っているの？その罪なきミスティたちはかつてあなたをどう扱ったのかしら。ただの操り人形？死んでも構わないモブ？闇が彼らを汚染したのか？それともダークエネルギーを招いたのは彼ら自身？聖守護団のメンバーはダークエネルギーを利用してさらに強い力を得ようとしているわ。嘘！ 聞いて、私はあなたに手を出すつもりはない。本当よ。あなたの勇気は尊敬に値する。だから目の前のことを理解してほしいの。あなたはこの世界を変えられる数少ない大陸のミスティの一人。信仰や正義というものを語る人に騙されないで。あなたの人生はまだ長い。盲目的に能力を追求するばかりの下等ミスティよりもはるかに長いのよ。 Czyli nasza postać nazywa się Darkness. Oj, kobieta, może i ładna jest grafika, ale ruszasz się sztywnie.
To wygląda za... Czyli kolejna mapka, jeśli dobrze rozumiem. Nie wiem, czy dobrze idę. Okej. Ja widzę, że trochę ograniczeń jest. A ja nawet nie wiem, gdzie ja mam iść. Jakieś questy są pokazane, kurde, ale jakoś tak ciężko stwierdzić, gdzie mam iść. Kogoś tu mam. Jakaś przerośnięta laska i nie... I to drzewo paluje! Ja pierdolę. Musiałam już znowu użyć. O, the idiot of God. No dobra, tylko jesteśmy w tym miejscu i tutaj jakoś nie widzę dalej wyjść. Dziwnie z tym przejściem.
ciężko się w niej trafi. Ociągnięcie. Agile Cat. A bo one skoty! To ja robię. Musimy poczekać rady nowe, bo trochę nie zrozumiałam, co chodzi. No trochę trzeba przeskoczyć. Trzeba na odnowę zaczekać staminę. Ale cycki to mała... Trzeba czekać na odnowę many. Many, czy jak to się nazywa? Staminy chyba. Ale broń ma ładna, w ogóle ładna postać z niej. Ja dalej nie mogę tam doskoczyć.
mi się, za to któryś razem się... A, trzeba uderzyć, nie wiedziałam. Tu mam się wezmę. Nie, bo to proste, ale daj się. Dobrze, kochani, ja myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście będzie więcej odcinków związanych z tą serią, bo powiem wam, że mimo, że grafika jest bardzo ładna, ale niektóre animacje są dosyć sztywne, czy łażenie potworów, czy naszej postaci ruchy, ale jest ładna, główna postać jest bardzo ładna, kombat nawet niezły, trochę myszkami dziwnie wariuje, ale no teraz postać mi zigta. Ale jak za tą cenę i grę, która jest najnowsza, nie wiem, czy z 18 roku, czy 17, a może nawet 19, gdzie by było. Nie wiem, musiałabym sprawdzić. W każdym razie myślę, że będzie nam się przyjemnie grało, raczej mi przyjemnie, wam się przyjemnie oglądało. Więc wiecie, co robić. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz mile widziany i trzymajcie się do następnego odcinka. Hejo!